Nagramy. A, więc siema, jestem Vox, witam was w nowym odcineczku, muszę się wyciszyć, sorka. Nikt nie pytał. Dobra, witam was w odcineczku z Amonga, ponieważ trochę osób mnie też pytało o Amonga, kiedy będzie Among Us. No i w sumie gierka jest zarąbista i ogólnie jest kozak. Tak. Ale szybko. I pamiętajcie, że gramy też na oszczędzanie życia i tak dalej, nie wywalamy o byle co. Więc tak, ciało jest w kafeterii przy zrzucie śmieci. Poszedłem na początku na nawigację, w stronę nawigacji. Z góry szedł Dropsiu. Myślałem, że ciało zostało, co nie? No to wróciłem, no i było w kafeterii, ale nie sądzę, żeby to był Drops. Kto robi teraz weapon za pobieranie? Ja nie zdążyłem nic zrobić nawet. Nie zwróciłem uwagi, ile osób było w kafeterii, ponieważ zawsze patrzę na Electricala i Medbaya. To chyba tak wyszło, że nie mam żadnych dowodów. To może... Nie, poczekajcie. Skipować, nie? Mam pytanie. Pietrus, bo ty wchodziłeś ostatni na tak, web. Ale widzieliście mnie. Tak, ja ciebie widziałem. Razem z wami chodziłem. Czy ktoś jeszcze tam był? Czy zwróciłeś uwagę, kto poszedł jeszcze robić zrzut śmieci albo pobieranie? Nie widziałem. Ja bym zaradził skipa na tą rundę. Trafił mi się impostor, więc Koks. Uwielbiam grać impostorem. Jestem razem z Posejem i trochę stresik jest, bo tym razem gramy na dosyć ogarniętą ekipę. Pójdę sobie na kamerki zobaczyć, co tam się dzieje. Posej idzie. Ja spróbuję kogoś przyłapać tak mniej więcej w security. Muszę sobie też wymyśleć jakieś alibi, jakby swój pomysł, nie? Nie muszę wam chyba tłumaczyć mniej więcej o co chodzi w tej gierce, bo już jest popularne od paru miesięcy, więc raczej nie. Siemano. Ale spierdzili mnie do wenta. Dobra. Dzień dobry. Halo, słuchajcie. Ja też byłem w elektryku i to widziałem. Ciało leżało na wencie w elektryku. Mhm. I to są dwie opcje. Albo vent kill, albo osoba zabiła przed gaszeniem świateł. To był na kamerach. Ja przez chwilę, ale później sobie poszedłem. Jeżeli chodzi ci o dalszą część gry, to nie było mnie przy kamerach. Byłem na początek, pobiegłem na kamery, nie? Widziałem tam Voxa, zbiegłem w dół. Rozdzieliliśmy się, potem wszedłem do Electricala, zgasły światła. Wszedłem do góry sprawdzić, czy mam reporta. Nie miałem reporta, ale może po prostu nie załapałem. Od razu zszedłem na dół zrobić tę światełkę i potem pobiegłem z wami do góry i tam było ciało. Ja nie muszę nic dodawać, Posej mówi prawdę, no nie wiem. Posej po prostu broni Voxa i Vox Poseja, ale to tak no. W sensie, no mówię, byliśmy praktycznie całą rundę razem, dopiero później pod koniec się rozdzieliliśmy, jak zgasły światło. Bo ja na początku poszedłem tam do sterowniczego i potem pobierałem datę z chyba Dropsiem. Oj, głosowanie się kończy. Trzeba pastę udupić, wiecie? Pasta może trochę szkód wyrządzić. Czekajcie, idę naprawić tlen. Mi się wydaje, że mogę to przewalić głównie dlatego, że totalnie nie mogę się skupić na tym, nie mogę sobie totalnie wymyśleć jakiejś historii mojej, nie? Czekajcie, pójdę za pastą, muszę pastę udupić szczególnie, bo pasta jest jedną z najpotężniejszych tutaj osób. Halo? Ja tam stoję na kamerach. Powiedzmy, że przejdę sobie przez admina. Oj, myślałem, że jestem odciszony. Później poszedłem do górnego reaktora i stałem na kamerach. Ohoho. Ho-ho! Ja powiem tyle, poszedłem od na początku rundy tam do admina. Jak się okazało, że w elektryku, znaczy Boże, nie w elektryków, tylko w tym, w O2 wybuchły zamieszki, to chciałem to naprawić, ale zobaczyłem, że Dropsik już naprawił, więc później poszedłem jeszcze sobie na kamery, no i nie widziałem totalnie tego. Ja z kimś robiłem te... Ze mną, później tak. Widziałem Cordela. Ja zrobiłem z tobą, potem pobiegłem górą przez Medbaya do kamer, pooglądać kamery, potem zobaczyłem Pietrusa, który właśnie szedł też i pobiegłem potem na kamery. Ja ciebie widziałem, na początku rundy widziałem w adminie, a potem byłeś w storage'u. A Pietrus co robił podczas rundy, bo goś, jego tak nie pytamy. Tak, widzieliśmy się jeszcze kamerki, tak. Najgorsze jest to, że z dwóch impostorów, a z trzech, więc kogoś i tak ciało było. Wywalić. Nie wiem, nie było mnie w ogóle na dole praktycznie, tylko chodziłem. A jakie taski robiłeś w tej rundzie? A, mogę ci powiedzieć. To mów, a nie przeciągaj. Chciałem. Bo już tak mi śmierdzisz. Chciałem zachować krótkę tajemniczości, wiesz o co chodzi, nie? Jeśli cały czas na kamerach i biegasz bez celu, to tak, takie trochę stinki. Uwierz mi, że mój gameplay tak wygląda zazwyczaj, ale wracając. Byłem w adminie, chciałem zrobić kartę, później było O2, więc no nie zrobiłem tej karty. Chciałem tam wrócić. Ogarnąłem tą kartę, później zrobiłem uploada, już mogę dalej mówić, czy nie? Czy robimy emergency, czy co? Emergency. Let's see me dude. Dobra, kurde, Belson. Posej jest szybki, potężnie. A zamknąłem sobie przed twarzą, te. Nie no, ja po prostu się powiedziałem. Żeby Vox ten był? Wiedziałem, że Vox. Ale ugrałem. Nie no, ale tak się zacząłem ale mnie Posej zaciukał. Ale tak szczerze, w porównaniu do Poseja, to jak noob trochę zagrałem, bo tak totalnie na początku rundy, gdybyście mnie zapytali dokładnie, co robiłem, to ja bym nie wiedział.
Dobra, jesteśmy niestety crewmate'iorem. Ale to szkoda, to można, wiecie, chillować bombę, nie? Znaczy w sumie jako crewmate można w sumie śmiesznie pograć, nie? Można wrabiać kogoś albo coś, nie wiem. Ja zazwyczaj gram w taki sposób, żeby im się wydawało, że jestem trochę impostorem. Myślę, że może to ugramy jakoś. W ogóle powiem wam jeszcze jedno. Mam swojego Discorda stworzonego tylko do Amonga, więc macie link w opisie dosłownie, albo tutaj, nie wiem, co ja zrobię z tym linkiem, ale jest prawdopodobnie po prostu link w opisie do Discorda Amongowego. Ojeju, dropsik to akurat agencior, jak chodzi o impostorowanie. Zawsze jest ktoś do grania, tylko do odcinków wolę osoby, które tak, wiecie, nie próbują się przekrzykiwać, nie? Bardzo często w ogóle też stoję na wencie z tekstem, że robię selfie. Czekajcie, zrobię selfie, żeby nie było. Co ty robiłeś na tych wentach? Robiłem selfie. Najlepsze było to, że Vox wszedł do medbaya, to ja wszedłem za nim, Vox śmiesznie stał na wentach, potem przyszedł Pietrus, Vox ruszył się z tych wentów, no i ja potem poszedłem do kafeterii, z kafeterii poszedłem do... Ja mam takie pytanie jeszcze, dlaczego Vidia zawsze ginie na początku? Poróżowy. No. To jest fajne pytanie dla odwrócenia uwagi, Vox. Jestem tu w sumie bezpieczny w elektryku w ogóle, pierwszy raz chyba. Elektryk to jest, kurde... Najczęstsza przyczyna zgonów, tak mi się wydaje. Upload robimy i spierdziałem z medbaya, mówiłem z elektryka. Kurna. Jestem tu w sumie bezpieczny w elektryku w ogóle, pierwszy raz chyba. Dobra, zobaczymy. Posej na moich oczach zabił tego, pastę tak. Zabił. Tak. Nie. Na moich oczach zabiłeś pastę, gnoju mały, zafajdan. Szczylu, zafajdan, zdejmij te wary z nosa. No i dropsik jest drugim. Tego, no. Może go zabiją, nie? Dropsiu zabił. Drops, no. Tak, to ja. Może to kogo? Nie, Dropsiu zabił. Ewident. Dropsik, jak się było dwóch świadków, to... No to już cię nie broń, no. Śmieszne to było. Kurde. Mam nadzieję, że będę... Yes! Lecimy. Pobieranie pliczków. No i niestety tutaj spierdzieliłem sprawę. Pewnie zastanawiacie się dlaczego. Już wam mówię, są dwa powody. Po pierwsze, podczas uploadu przesunąłem się, a po drugie, pasta jest walonym tryhardem i liczy dokładnie na palcach, ile zajmuje nam upload. Chciałbym zauważyć, że Willia nie umarł pierwszy, czy jest impostorem. No jest impostorem, bo nie umarł pierwszy. Vox, mam pytanie. Tak. Byłeś pobieranie na początku? Zrobiłeś? No. To czemu się poprawiałeś i to trwało 5 sekund? Właśnie, bo... No, chłopie, ja chciałem zrobić to pobieranie, ale nie wiem, jakoś tak... Dobra, Vox! Patrzcie to, patea. Ale leci. O! Kurna, no nie mogę nic zrobić w tej gierce. Słuchaj, jak daleko byłeś ode mnie, gdy mnie zabiłeś? Blisko. Jest! Dobra, znowu tracę. Nie mogę się wkopać tym razem, to jest kurna żart, po prostu. O, ciało rynowy. Znowu rynowy. Niestety. Chciałbym tylko powiedzieć, że Dropsiu robił pobieranie i trwało 8 sekund, 1 milisekund, więc to raczej legit. Mówiłem. Kogo mijałem przy reaktorze, między kamerami a reaktorem? Czekaj, ja na pewno mijałem Pabelka, bo to było tak, że ja poszedłem z kafeterii do AP Engine'a, później poszedłem zrobić w reaktorze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i te kwadraciki takie, jak to się nazywa, w sensie... Z tym rytmem, no. Vox zapamiętał, co robił, to nie może być Vox. Kordeł zrobił śmieci, możemy go potwierdzić i powiedzieć, że elo, bo Kordeł zrobił śmieci. Spierdzielam. Vox, mam pytanie do ciebie. Tak. Co robiłeś w dolnej części nawigacji? W dolnej części nawigacji robiłem, mój przyjacielu, kółeczko. W sensie, no w tej środkowej, w tym to kółeczko takie, na które trzeba nakierować tą strzałeczkę. Ale w dolnej części nawigacji. No jak w dolnej części nawigacji? Kiedy wszedłem do nawigacji, stałeś na wencie. Co? Ale teraz to naprawdę zmyślasz. To był w nawigacji. Ja byłem i robiłem to kółeczko takie z tą strzałką, z tym celownikiem, żeby nakierować i później jeszcze uploada. Dobra, mam pytanie. Okej, okay. Kto gdzie był? Ja byłem w adminie na panelu. Ja mówiłem. Kto gdzie byłeś? Ja byłem w elektrycznym z Pabelkiem. Wywalamy Voxa. Vox, no. Jesteś takim upiorem, że ty za mną stoisz, tak w silcach. I no ale chciałem sprawdzić, co robisz. Tak, ale tak jesteś upiorem, rozumiesz? Ty za mną chodzisz. Ale... Jeżeli kogoś nie wyrzucimy,
to co, następnej rundzie tylko będą dwa kile. Pabelek, jakby proszę o argumenty jakieś, bo ty pierwsze co zrobiłeś, to wywalamy go, ale dlaczego? Nie wiem, ja wam mówiłem, jak robiłem taski. W tej rundzie cały czas chodziłem za tobą, bo chciałem sprawdzić, czy mnie zabijesz. O, ja bym tak nie ryzykował. Ja bym nie chciał zginąć. Sprawdź, tak. Ty go. No ale chłopie, muszę robić dymę na odcinek. Ja mam takie pytanie, czy ktoś właśnie Pabelka pytał o coś? Bo jakiś... Ja wszedłem z Pabelkiem teraz cały czas i skończyliśmy w nawigacji. Bo Pabelek jest strasznie agresywny i strasznie tak cały czas napiera na mnie. Na pierwszej linii jesteś ty, wiesz dlaczego? Ponieważ ja, jak patrzyłem na adminie, dwie osoby skończyły w okolicach Lower Engine Electric, coś takiego, tak? To się zgadza, ponieważ był Kordeł i Pabelek po lewej stronie. Ewentualnie Pietrus mógł zwentować na Shieldsy po zabiciu w nawigację i wrócić tam. Ja zrobiłem. Ale jakbyś był impostorem, miałbyś większą wizję i wiedział, gdzie skręciłem. Ale nie wiem, i właśnie ja cię zgubiłem tam, później, bo poszedłem do reaktora, a ciebie w reaktorze nie było. I jeżeli nie potwierdzisz tego, to kłamiesz akurat. Nie było w reaktorze. Poszedłem dalej na dół. No właśnie, o to mi chodzi. Poszedłeś na dół, a ja sprawdziłem reaktor i security, ciebie tam nie było. Prawda? Czemu go mieliście w Voxa? Nie, to byłeś impostorem. No byłem, ale powiem wam jeszcze jedną rzecz, że bez sensu to było, bo ja chodziłem za tobą, Pasta, jakby, jak byliśmy w tłumie, to gdybyśmy poszli na priwa i nagle bym zginął, to by wywnioskowali, że to ty zabiłeś. Wcześniej byłeś osądzony za to, że wychodziłeś dziwnie z nawigacji. A ty krzywo piszesz długopisem. What you say? That you only meant when... Dobra, nie... Posej, ale to tak wyglądało, jakbyś myślał, że wygrasz, wiesz, zabijając Pastę i tu nagle, o kurna, jednak nie. Ej, dobra, dobra, pomożecie mi się pożegnać, bo ja mi się nie chcę, weźcie coś, powiedzcie na koniec. Więc ja chciałbym wszystkich pozdrowić i żegnam. Siema. Aha, krzywo piszesz długopisem i koniec. Pa, pa.